edycja targów pracy WSB JobPoint. Widać, że już ta druga edycja cieszy się bardzo dużym powodzeniem, tak jak i zeszłoroczna. Biuro Karier i Praktyk sądzę, że odpowiada na potrzeby studentów, również realizując właśnie te targi. Dzień dobry, dzisiaj jesteśmy na WSB Merito, na targach pracy i mamy przyjemność opowiedzieć zarówno o ofertach praktyk, staży u nas w centrali, w obsłudze klienta czy w działach bardziej biznesowych, ale również opowiedzieć o stanowiskach zagranicznych, jak rezydent turystyczny czy animator hotelowy. Cieszymy się, że jesteśmy tutaj na targach, ponieważ z doświadczenia już wiemy, że warto wychodzić do studentów, do absolwentów i opowiedzieć o naszej ofercie już tak bardziej bezpośrednio w twarzą w twarz. Jest nam bardzo miło gościć na targach. Jesteśmy partnerem instytucjonalnym. Jesteśmy to już drugi rok. Ja w swoim imieniu serdecznie Państwa zapraszam do odwiedzenia Klubu Przedsiębiorców Dzielnicy Targówek, który reprezentuję i którego spotkania zachęcają do otwarcia i prowadzenia działalności gospodarczej. Dzisiaj jestem tutaj na targach pracy, żeby zaprosić Was do pracy w urzędzie, ale też do odbycia praktyk. Organizujemy praktyki płatne i bezpłatne. Teraz jest jedyna szansa na to, żeby wziąć udział w praktykach płatnych, w rekrutacji na praktyki płatne. Zachęcam Was, wejdźcie na stronę Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, aplikujcie i na praktyki, i do pracy, pracujcie z nami. Dla naszych studentów oraz absolwentów przygotowaliśmy ciekawe prelekcje doktora Macieja Kaweckiego, Agnieszki Jurkowskiej oraz Konrada Gładyszka. Na targach pracy w Uniwersytecie WSB Merito w Warszawie mówiłem o sztucznej inteligencji, dlatego, bo w moim głębokim przekonaniu sztuczna inteligencja jest tym, co najsilniej dzisiaj wpływa na kompetencje przyszłości, na rynek. Część osób mówi, że sztuczna inteligencja to jest narzędzie. Dla mnie to już nie jest narzędzie. Część osób mówi, że tworzymy jakiś byt nieludzki. Dla mnie to jeszcze nie jest żaden byt nieludzki, ale bez wątpienia dzisiaj modele językowe, które tworzymy, są nową strefą bytowania człowieka jako takiego. I o tej nowej strefie bytowania pracowników, przyszłych pracowników, młodych ludzi i o tym, jak dostosować się do funkcjonowania w niej, rozmawialiśmy. Jestem właśnie po obejściu wszystkich stoisk. Odbyłem wiele ciekawych rozmów, zdobyłem wiedzę o aplikacjach na różne stanowiska. Muszę powiedzieć, w tym roku jest jeszcze więcej partnerów biznesowych, jest to uatrakcyjniona oferta, dlatego każdy z nas coś znajdzie dla siebie. Jak widzimy, jest bardzo fajnie, jest dużo wystawców, jest dużo studentów. Cieszę się, że jest taka możliwość i że możemy spotkać dużo fajnych wystawców z ogromną ilością staży, praktyk oraz ofert pracy. Bardzo mi się podoba też fakt, że tutaj jest bardzo dużo ofert różnych szkoleń, z których ja na pewno skorzystam. I enjoyed the program because I had the chance to increase my network and talk to the companies and job offers that they offer for English students. Śmiało mogę powiedzieć, że na targach poznaliśmy setki świetnych młodych kandydatów. Przyszły osoby zainteresowane zarówno stażami, jak i praktykami. Dużo rozmawialiśmy, wymienialiśmy spostrzeżenia. Myślę, że te rozmowy były bardzo inspirujące, bardzo ciekawe. Bardzo też doceniam organizację samych targów, to jak tutaj pracuje Biuro Karier, jak dba o wystawców, jak to wszystko zostało przygotowane, że wszystko jest dopięte na ostatni guzik. Także myślę, że za rok też spotkamy się na tych targach.